Teraz to już chyba będę cały czas w takiej zimnicy i ciemnicy siedział. Jak przyszedł ten rachunek, a idź pan w cholerę! Zapraszam na odcinek! Boże, Boże, jak ja to zapłacę? Rachunek przyszedł. Będzie zorganizowana zbiórka na Patronite, na zbiórka.pl i na wszystkich możliwych portalach, no bo trzeba to jakoś zapłacić. Przepraszam bardzo. Dobra, zacznijmy. Zacznijmy może od najważniejszego, czyli od kwoty. Kwotę jaką muszę zapłacić to jest 2127 zł. Za 3826 kWh, które, że tak powiem, dodatkowo musiałem dokupić. A teraz polećmy po kolei, po takich bardzo fajnych, ciekawych tematach, które przyszły przy okazji. Uwaga, źródła odnawialne energii, czyli, bo tutaj mamy całą strukturę 100% ile energii z czego jest pozyskiwane, żeby nie było, że fotowoltaika szkodzi i że tak dużo tej fotowoltaiki jest, że jest problem. Uwaga, 10% to są wszelkie źródła. Odnawialne, w czym biomasa, geotermia to już w ogóle nic, energia wiatrowa 4,66, energia słoneczna 0,83% udział w 2020 roku. Czyli odnawialne źródła energii całością jest 10,11%, więc po prostu w zasadzie prawie nic. Lecimy do rachuneczku. Popatrzmy, co tu się dzieje, i tutaj będzie bardzo ciekawa informacja dla wszystkich tych, którzy zastanawialiby się, czy jeśli mamy pompę ciepła, to G12W będzie dobrą taryfą. Już sprawdzamy. Spójrzcie, mam tutaj G12W i tutaj mamy taką tabelę, w której pokazane jest, jaki był pobór w jakich taryfach. Proszę bardzo. 301 do 31 października, czyli za październik 301, 552 w drugiej taryfie, do listopada 662, 953 w drugiej taryfie, czyli cały czas druga taryfa, że tak powiem, nam tutaj króluje i 31 grudnia 1269, było w taryfie pierwszej, w taryfie drugiej było 1758, a teraz w tej drugiej połowie roku zobaczymy jak wyglądało wprowadzenie energii, wprowadzenie energii w drugiej w drugiej porze roku, że tak powiem w drugiej części roku czyli od czerwca do, aha bo tutaj jeszcze jedna rzecz zaraz to Wam coś uwzględnię, coś pokażę, zaraz sekundeczka. 264 kWh, 260 w drugiej taryfie, 49,70 w drugiej taryfie, 25, ale to w grudniu i 1 w drugiej taryfie, musimy się cofnąć na chwilkę do pewnego rachunku, który miałem taki rozliczeniowy 30 listopada. Zaraz go sobie pobierzemy. 3 października zmieniałem taryfę z G11 na G12W. Ilość rozliczonej energii pobranej, pozostała do rozliczenia ilość energii pobranej, było 0 kWh, czyli po prostu wyszliśmy stamtąd jakby na zero, i w tym momencie weszliśmy dopiero w rozliczenia. Proszę zwrócić uwagę na te trzy faktury. Te trzy faktury, już dajemy sobie kalkulator, żeby. Wszystko było jasne. Może dzisiaj tak trochę chaotycznie, ale chcę wam to po prostu wszystko pokazać, żebyśmy mieli pełen obraz sytuacji, jak to wszystko wyglądało. Pierwszą fakturę, którą zapłaciłem za okres od stycznia do czerwca, to było 3087 zł. Do tego musimy doliczyć te 95 zł i 93 grosze, które zapłaciłem w drugim w tym okresie przed zmianą taryfy, no i ta dzisiejsza faktura, która przyszła, 2127 zł. Razem to jest 5309 zł. Czy to jest dużo? Oczywiście nie jest to mało, ale zaraz Wam wszystko tutaj dojdziemy do pewnego momentu, i wszyscy wszystko już będą wiedzieli. Zwróćcie jeszcze uwagę tutaj, w tym momencie, ilość rozliczonej energii pobranej z taryfy pierwszej to jest 1703, po odliczeniu tych 08, które muszę oddać elektrowni, 1362, a w taryfie drugiej 331, po odliczeniu tych 08 265. Pozostała do rozliczenia ilość energii pobranej mamy 1382 w taryfie pierwszej. I 2344 w taryfie drugiej. Tutaj właśnie nam pokazuje to, że jednak przy używaniu pompy ciepła i tego typu rzeczy, taryfa druga jest jakby bardziej potrzebna. Dokupujemy więcej w taryfie drugiej. Dlatego moim zdaniem się to po prostu opłaciło. A teraz krótka analiza, która przyszła do mnie. Od Sławka na moją prośbę bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście jak zwykle zapraszam na kanał Panele Fotowoltaiczne, bo tam dowiecie się bardzo dużo, jeśli chodzi o pewne wyliczenia. W ogóle Sławek dużo ma ciekawych rzeczy do powiedzenia. No i lecimy. Poprosiłem Sławka, żeby rozliczył mi, bo on w Excelu jest, że tak powiem, mistrz wiodący, żeby rozliczył mi jakie są plusy i minusy posiadania taryfy G11 bądź G12 i kiedy G12 no, akurat G12W, bo to ta, ta, ta taryfa moja była rozliczana i przeliczana, kombinowana i w jaki sposób to wszystko wygląda. Więc możecie tutaj sobie zobaczyć, że w taryfie G11 koszt taryfy to jest 0,64, tam 48 grosza. W taryfie G12W, bo tu jest G12W, mamy 0,75 w moim przypadku, 0,7576 w pierwszej taryfie i. 0.39 w drugiej taryfie, czyli w tej taryfie nocnej. Jeśli chodzi o opłaty sieciowe, to opłaty sieciowe w taryfie G11 mamy trochę niższe, bo wychodzi tutaj 21 ,67 zł groszy po zliczeniu tych wszystkich opłat, a w taryfie G12 mamy 25 ,37 zł groszy. Tutaj mamy opłatę handlową, to było porównywane z taryfą Tomka Żyłki bo ma najnowszą fakturę i Tomek nie ma tej opłaty handlowej i tutaj przy okazji powiem Wam tylko, że powinniście uważać na to, co Wam wciskają. Ja na razie się nie mogę wycofać, co prawda nie jest to dużo, bo to jest 6,98, ale jednak miesięcznie to dolatuje, więc musicie na to uważać, żeby nie wcisnęli Wam takiej ciemnoty. Jeśli chodzi o opłaty stałe, to w G11, jeśli rozliczymy G11 do G12 W, to opłaty stałe są o 17% drożej, ale w moim przypadku, gdybym został na G11 przy ogrzewaniu pompą ciepła, zapłaciłbym za te kilowatogodziny, które dokupiłem, 2467 zł, czyli o 21% drożej niż w tej chwili, czyli w G12W. Czyli reasumując, jeśli dobrze zrozumiałem, a myślę, że dobrze, jeżeli. Brakuje nam energii i ogrzewamy pompą ciepła i będziemy mieli większe zużycie taryfy drugiej, warto mieć taryfę G12, bo wtedy dokupujemy sobie tej energii. Jeżeli mielibyśmy zużywać tyle energii, ile nam produkuje fotowoltaika, to w zasadzie, ale nie jesteśmy do końca pewni, czy na pewno wyprodukujemy której taryfy nam będzie, że tak powiem, mogło brakować, no to w zasadzie różnica w opłatach stałych nie jest tak znaczną różnicą, jak różnica w y, y, cenie kilowatogodziny. Więc również G12, G12W może być niezłą taryfą, ale jeśli y, mamy tyle energii, ile nam potrzeba, to G11 będzie chyba lepszym rozwiązaniem w tym przypadku. Bardzo dziękuję Sławkowi za to, że mi doradził. Co by korzystać z taryfy G12W, ponieważ okazuje się, że dokupić musiałem więcej taryfy drugiej, przez co średnia za kilowatogodzinę wyszło 0,56 zł za kilowatogodzinę, a dokupionych kilowato-godzin było 3000. 826. A teraz będzie już zdecydowanie inaczej, bo jak wiecie, mamy już też drugą instalację i podłączyłem pod tą drugą instalację pompę ciepła, więc to, co zżerało mi najwięcej energii, to będzie się teraz, że tak powiem, zdecydowanie zmieści się w tych prawdopodobnie około 10 tysiącach kWh, które zostaną wyprodukowane, bo właśnie jeszcze chciałem wam pokazać, że za ten cały okres yy, pompa ciepła, czyli od początku od włączenia, czyli od 10 października, została uruchomiona pompa ciepła. 10 października 2020 roku, a yy, rozliczenie tutaj, które pisałem do, do końca, do 30 grudnia 2021 roku, pompa ciepła pobrała 12897 897 Kilowatogodzin, czyli na takie można by powiedzieć yy, półtora roku, półtora roku działania pompy, a przynajmniej półtora sezonu jakby yy, działania pompy ciepła. Więc teraz mam taką cichą nadzieję, że przy tych dwóch instalacjach już się wyzeruje. Bo w domu odjęliśmy pompę ciepła, do, doszedł sobie samochód, który będzie tam troszeczkę yy, tej energii nam yy, pożerał a w tym drugim domku pod który podłączyłem sobie pompę ciepła pompa ciepła zeżre nam wszystką energię więc powinno być już pozytywniej za cały rok od stycznia do grudnia zapłaciłem 5309 zł a gdybym ogrzewał tak jak do tej pory ekogroszkiem plus płaciłbym za prąd za prąd płaciłem mniej więcej 500. 530 560 zł niech będzie, że tylko 500 zł. Przemnożymy to przez 12 miesięcy wychodzi nam 6000 i do tego trzeba doliczyć. Ja wiem, szałas mam, więc troszeczkę więcej na taki szałas się zużywa. Ale powiedzmy, że te 7 ton y, ekogroszku bym spalił. Pamiętamy 6000, czyli 7. Już policzę po tej cenie, którą płaciłem wcześniej, chociaż już takiej ceny nie ma, ale niech będzie po 800. Słuchajcie, sprawdźmy w ogóle ile kosztuje ekogroszek teraz. Tam. Dzień dobry panu. Ile w tej chwili kosztuje ekogroszek workowany? 1400 zł proszę pana. Ile? 1400 zł to 1400, a nie workowany? Kosztuje no, taniej, tańszy. tańszy. Okej, okay, a jaki to jest węgiel polski? Tak. A z jakiej kopalni? Proszę. Z jakiej kopalni? Siemovi, proszę pana. Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czyli 800 zł to można sobie między książki włożyć taką cenę. Policzę po tej cenie, którą płaciłem wcześniej, chociaż już takiej ceny nie ma, ale niech będzie po 800, to jest 5600. Jak dodamy sobie 6000, to wychodzi 11600. Jak od tego odejmiemy 5309 zł, jesteśmy 6291 zł na plusie. Mam nadzieję, że wszystko mniej więcej dobrze powiedziałem. Jeśli nie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Czekam na te komentarze z utęsknieniem. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Taka ciemnica u mnie dzisiaj, bo oszczędzam na prądzie teraz. Cześć.